Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Dzisiaj jest przepiękna ta liturgia słowa. Wszystkie czytania i pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich i psalmi i Ewangelia, jak codziennie. Codziennie Pan Bóg daje nam stół Słowa Bożego, żebyśmy się nim karmili, abyśmy przede wszystkim umacniali naszą wiarę, abyśmy oczyszczali też naszą wiarę z różnego rodzaju naleciałości, fałszywych jakichś wyobrażeń, jakie czasami, nie wiem, świat niesie ze sobą na temat Pana Boga. Zobaczcie, dzisiaj niedawno rozmawiałem z takim moim znajomym i żeśmy rozmawiali na temat tego, co się dzieje, i on fajnie takie określenie powiedział: zobacz, czy nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj wielu chrześcijan, wielu osób wierzących gdzieś tam mówi coś takiego, że no właśnie, Pan Bóg pokiwał ludzkości palcem. Pan Bóg ukarał ludzkość. Słuchajcie, jestem głęboko przekonany, że Bóg naprawdę nie chce nami manipulować. On nie chce, żebyśmy się go bali. On naprawdę, to byłby jakiś, naprawdę jakiś tyran wręcz, żeby przez strach przymuszał nas do tego, żebyśmy go kochali. To jest jakieś fałszywe, diabelskie jakieś myślenie. Pan Bóg pociąga nas miłością. Pan Bóg, no właśnie, na przykład ten koronawirus nie może być zbawicielem. On nie może nas zbawić. To Chrystus zbawia. I warto jakby ciągle sobie to uświadamiać, że jesteśmy w najlepszych rękach. Oczywiście mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę i możemy rzeczywiście w swojej wolności powiedzieć Panu Bogu: nie, ja nie potrzebuję, Panie, Twojej łaski, miłosierdzia, nie potrzebuję sakramentów świętych, tego chleba, który mi dajesz. I naprawdę Pan Bóg w swojej miłości, no, można powiedzieć w cudzysłowie, ma związane ręce. No bo nie może nas zmusić do tego, żebyśmy, nie wiem, przyjmowali Eucharystię. Nie może nas zmusić do tego, żebyśmy przyjęli zbawienie. Właśnie na tym polega łaska, że jest darmo dawana, ale od nas zależy, czy przyjmiemy tę łaskę. I oczywiście zadaniem Kościoła jest to, proroków, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, tego pierwszego męczennika świętego Szczepana, który no wprost nazywał pewne rzeczy, nie ukrywał, nie owijał w bawełnę. Mówi do tych uczonych w piśmie i starszych, to też jest ciekawe, starsi i uczeni w piśmie, mówi bardzo mocne słowa. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Zobaczcie, można w swoim jakby takim, w swojej pysze, w swoim, nie wiem, poprzez wykształcenie, możemy powiedzieć: nie, ja nie chcę się utożsamiać z Kościołem, gdzie jest mnóstwo ludzi prostych, ja po prostu jestem do wyższych rzeczy stworzonych. I rzeczywiście można pójść
właśnie w taką stronę takiego jakiejś pychy, ogromnej pychy, że ja już najlepiej wszystko rozumiem. Wiem, że mam swoje teorie na temat różnego rodzaju plag i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus, Pan Bóg ciągle jakby puka do naszych serc na różne sposoby, ale nie zmusza. Daje swoją łaskę i mówi, jeśli chcesz, człowieku, jeśli chcesz, kocham cię i pragnę, żebyś właśnie poszedł za tą miłością, ale nie może nas zmusić. Zobaczcie, tak samo w Ewangelii dzisiaj jest to przepiękny obraz, właśnie, który maluje Pan Jezus słuchaczom, którzy domagają się właśnie chleba. To Ojciec daje wam prawdziwy chleb. To jest prawdziwy obraz Boga. Bóg, który troszczy się o swoje dzieci, dając chleb, żebyśmy nie ustali w tej drodze, czyli Eucharystię. Daje nam pokarm na życie wieczne. Ale znowu, słuchajcie, no nie może nas zmusić, bo jest miłością, bo stworzył nas bez udziału naszej woli, ale nie może zbawić nas bez udziału naszej woli. On oczekuje od nas odpowiedzi. I to jest Bóg, którego możemy no właśnie uczyć się na kartach Pisma Świętego. To jest pełnia objawienia. Słuchajcie, ja to naprawdę ciągle powtarzam, żebyśmy byli bardzo ostrożni z tym, co słyszymy dzisiaj w internetach, jakichś pseudo-proroków, którzy mają sny jakieś, prawda? I na podstawie tych snów zaczynają, przepowiadają. Tu jest, mam w Piśmie Świętym, jest pełnia objawienia i uczmy się właśnie tej miłości od Pana Boga, Pana Jezusa. Jeśli nie wiemy, jaki jest Pan Bóg, słuchajcie, to co mnie najbardziej przekonuje, jeśli przychodzą jakieś wątpliwości, patrzcie na krzyż. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do miłości Pana Boga, jaki ten Pan Bóg jest, czy może dajemy sobie czasami wmówić, że Pan Bóg jest jakimś tyranem, to popatrz na krzyż. Przypomnijcie sobie te słowa, które Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy jeden z uczniów zapytał, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Co odpowiedział Pan Jezus? Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. A jakiego widzimy Chrystusa w Ewangeliach? Chrystusa, który umywa uczniom nogi. To jest Bóg. Aż nie do pojęcia. To jest Bóg, który nam się objawia właśnie w Jezusie Chrystusie. Innego Boga nie ma. Jeśli ktoś głosi jakąś inną Ewangelię, no to jak mówi święty Paweł, niech będzie przeklęty. Nie ma czegoś. Właśnie w Jezusie Chrystusie, jeśli przez kontemplację krzyża, adorację Najświętszego Sakramentu możemy doświadczyć właśnie prawdziwego oblicza Pana Boga. Na kartach Słowa Bożego, właśnie czytając tę scenę z Wieczernika, kiedy Pan Jezus pochyla się nad uczniami i myje im nogi. To jest Bóg. Bóg, który z miłości oddaje swoje życie, bo kocha człowieka. Aż trudno jakoś sobie to uświadomić, że no właśnie tak Pan Bóg jest zakochany w człowieku i nie chce śmierci grzesznika, nikogo. To my po ludzku byśmy czasami mamy taką satysfakcję, o, Pan Bóg go ukarał. Pan Bóg, no właśnie, nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Odrzucajmy tego typu obrazy. Słuchajmy Słowa Bożego i uczmy się na bazie Słowa Bożego, jaki ten Pan Bóg jest. On naprawdę, oczywiście to, co się teraz dzieje, jest jakąś tajemnicą. Ta zaraza, prawda, ta pandemia koronawirusa jest jakąś tajemnicą. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ale wierzę głęboko, że tak jak Pan Jezus w tej jednej z Ewangelii mówi na przykładzie tego chromego i pytają się, kto zgrzeszył, on był niepełnosprawny od urodzenia, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Co Pan Jezus powiedział? Ani on, ani jego rodzice, ale to się wydarzyło, aby się objawiła chwała Boża.
I mam w sobie takie przekonanie, słuchajcie, że jeśli z pokorą będziemy podchodzić do tych różnych wydarzeń, które nas spotykają, z pokorą i z miłością, z zaufaniem do Pana Jezusa, Pan Bóg przyjdzie ze swoją odpowiedzią. Objawi swoją chwałę. Zobaczcie, dzisiaj Pan Jezus w tej Ewangelii mówi o pewnych głodach, które każdym z nas są. I chyba największym takim głodem dzisiaj człowieka to jest głód samotności. Pragniemy spotkania. I rzeczywiście ta kwarantanna bardzo pokazała, jak brakuje nam no właśnie relacji z drugim człowiekiem. Jak tęsknimy za spotkaniem. Już nie wystarczają nam te wszystkie przekazy internetowe. Czasami z młodzieżą rozmawiam, to już mają dosyć tej komunikacji, jeśli chodzi w ramach tej nauki internetowej. Każdy z nas potrzebuje relacji. Zobaczcie, bo tak jesteśmy stworzeni dla drugiego. Bo Bóg jest wspólnotą, Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest wspólnotą, my jesteśmy też stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i potrzebujemy właśnie relacji. Cierpimy z powodu samotności, czasami szukamy jakiegoś no, substytutu, jakiegoś zastępnika i czasami no, wchodzimy w grzech i widzimy, że to nie zaspokaja tego głodu, który mamy gdzieś głęboko w sercu. Święty Augustyn powiedział, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy no właśnie w Nim pokładali całą nadzieję, ufność. To wszystko, co jest dla nas jakąś tajemnicą dzisiaj, czego nie rozumiemy, co jest jakimś doświadczeniem samotności, bólu. Nie jesteśmy sami. Naprawdę, w każdej chwili Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki. To jest też przepiękny obraz w tym czytaniu pierwszym z Dziejów Apostolskich. Zobaczcie, kiedy Szczepan umiera, bardzo podobnie umiera jak Chrystus, który też przeżywał pewnego rodzaju no, samotność na krzyżu. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Ale później w Twe ręce oddaję ducha mego. Czyli zobaczcie, z jednej strony doświadczenie samotności, ale z drugiej strony no ten duch został przekazany, czyli w ręce Twe, Panie, oddaję ducha mego. Czyli Ojciec był bardzo blisko swojego Syna i Bóg jest bardzo blisko każdego z nas. Jeśli tylko z wiarą otworzymy nasze serca, oddamy Mu, zaryzykujemy swoje życie, jestem głęboko przekonany, że będziemy mogli doświadczyć tego no właśnie pokoju serca, że Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze głody. I z tym głodem samotności też sobie poradzi. Amen.